Nawet jeżeli nie będziemy go w stanie ściągnąć przed oblicze sądu polskiego, nie możemy dopuścić jako poważne państwo do sytuacji, że nasi żołnierze są bezkarnie zabijani, a sprawcy uchodzą bezkarnie. Mam z tym pewien problem, może państwo uważają inaczej. Jak ja mam interpretować informację, że w piątek funkcjonariusze policji dostali zgodę, aby w rejonie nadgranicznym dysponować bronią palną? Ta ustawa ma ciągle być. Proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy w stanie ciągłej prowizorki prawnej. Używając tego przykładu niemieckiego, minister Pistorius w ubiegłym tygodniu w Bundestagu powiedział, że do 29 roku Niemcy muszą być gotowe do wojny z Rosją, bo tak oceniają sytuację. Tak jak powiedziałem, mamy do wyborów kilka miesięcy, mogą się zdarzyć różne rzeczy. Są takie w Stanach Zjednoczonych teorie, że Biden nie stanie ostatecznie do wyborów i na przykład w jego miejsce wejdzie Michelle Obama. O niej się mówi jako o takim potencjalnym czarnym koniu. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Dzisiaj na Festiwalu Książki w Opolu, gdzie przyjechałem z panem Markiem Budziszem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. A również kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock and Roll. Partnerem strategicznym naszego kanału jest oczywiście catering dietetyczny Pomelo, pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Subskrybujcie, kochani, nasz kanał, lajkujcie nasze filmy, bo to wielka pomoc dla historii realnej. A ja już idę na spotkanie. Witamy Opole. Tłumy takie, że nie widzę końca, więc skoro jest z was, drodzy państwo, tak dużo, to może byście mi pomogli w rozpoczęciu. Piotr Zychowicz, historia realna, historia... Tak jest, dzień dobry, a moim i państwa gościem jest pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Prosimy o wielkie brawa. Dzień dobry państwu. Autor takich książek jak Pauza Strategiczna, Samotność Strategiczna Polski i Wszystko jest wojną o kulturze strategicznej Federacji Rosyjskiej. Książki pana Marka możecie państwo kupić tutaj dosłownie za waszymi plecami w księgarni Tak Czytam, a obok jest rewiz, gdzie są moje książki i po spotkaniu o 5 będę podpisywał, więc zachęcam państwa. My, drodzy państwo, dzisiaj spotykamy się w wspaniałym Opolu, niestety w smutnych okolicznościach. Jak państwo wiecie, jeden z naszych chłopaków na granicy, 21-letni Mateusz Sitek, żołnierz 1. Brygady Warszawskiej, Brygady Pancernej, poległ i proponuję rozpocząć to spotkanie od minuty ciszy. Dziękuję państwu bardzo. Jesteśmy ze wszystkimi żołnierzami, którzy są na granicy i dbają o nasze bezpieczeństwo. Wiem, że Mateusz Sitek został awansowany pośmiertnie, dostał złoty medal za zasługi dla obronności. Panie Marku, to jest chyba jednak szok, że doszło do czegoś takiego. Niby mówimy, że to jest wojna hybrydowa, ale jednak pierwszy polski żołnierz ofiarą konfliktu. No, wydaje mi się, że to jest szok, że wydarzenie takie miało miejsce, ale to jest też szok, a przynajmniej ja tak to odczuwam, że po 2 latach od wybuchu tego rodzaju asymetrycznego konfliktu, bo to jest forma agresji, tylko poniżej agresji wojennej, okazuje się, że państwo polskie jest słabiej przygotowane do radzenia sobie z tego rodzaju wyzwaniami, zarówno słabiej od tego, co nam mówiono,
jak i zapewne słabiej, niż my sobie wyobrażaliśmy. I to oczywiście jest sytuacja, która sama w sobie jest smutna i kontrowersyjna, ja to odczuwam w ten sposób właśnie, ale to też oczywiście nasuwa pytania, czy w najbliższej przyszłości nie będziemy czasem mieli do czynienia z wydarzeniami o podobnym wymiarze, a może tych wydarzeń będzie więcej, to znaczy wszyscy sobie, jak sądzę, z nas zadają pytanie, czy sytuacja ewoluuje w gorszym kierunku, czy grozi nam jakaś formuła już znacznie bardziej otwartego konfliktu i co zrobić, ażeby uniknąć tego rodzaju powtórek. To taka smutna lekcja, którą odbieramy w ostatnich właściwie godzinach i dniach, też, tak ja to odczuwam, sprowadza się do tego, że sporo rzeczy można zrobić. Na przykład można zmienić legislację w ciągu weekendu i przygotować na poniedziałek nową ustawę, a 2 lata nie wystarczyło, żeby w normalnym trybie tego rodzaju ustawę opracować, przegłosować, przedyskutować i wdrożyć w życie. To pokazuje moim odczuciu, że jesteśmy słabiej przygotowani, niż powinniśmy być przygotowani i ten fakt znacznie wydaje mi się bardziej niepokojącym, niż ta smutna skądinąd bardzo i przerażająca i tragiczna sytuacja, która miała miejsce. Dysponujemy już, drodzy Państwo, z wynikami sekcji zwłok. Rana kłuta klatki piersiowej, uszkodzenie lewego płuca i w efekcie ośrodkowego układu nerwowego. Widziałem dzisiaj, że już pojawia się rekonstrukcja wydarzeń. Nasz żołnierz próbował wyrwać, według tej wersji, lewarek, który został włożony między pręty tego płotu na granicy z Białorusią i w tym momencie został znienacka pchnięty nożem, który był przyklejony do kija, czyli rodzajem takiej dzidy i według jednego ze źródeł ten ostrze było wymazane fekaliami, co spowodowało bardzo poważne komplikacje. I teraz odwróćmy sprawę. Powiedział Pan, Panie Marku, o naszym braku przygotowania, ale jeżeli spojrzymy na to w kontekście tego, że jest to 20 atak poważny na żołnierza, a których setny już chyba w ogóle, jeżeli mamy informacje z tego samego odcinka granicy, że żołnierze byli uderzani butelkami w twarz, jeden jest bardzo pokiereszowany, czy mamy do czynienia, tak jak niektórzy próbują to przedstawić, po prostu ze zdesperowanymi imigrantami, którzy się próbują przebić do Europy, czy też widzi Pan tu zorganizowaną, zaplanowaną od A do Z akcję służb specjalnych Białorusi lub Rosji? Nie ulega wątpliwości, że właściwie od samego początku rosyjskie, a przede wszystkim białoruskie służby specjalne organizowały zarówno przerzut tych migrantów, jak i później ich dojazd na granicę. Nie tylko zresztą na granicę Rzeczpospolitej, bo podobne sytuacje obserwowano na granicy z państwami bałtyckimi, z Finlandią. Finlandia zamknęła wszystkie swoje przejścia graniczne z Federacją Rosyjską na granicy z Norwegią. Norwegia też zamknęła niedawno swoją granicę z Federacją Rosyjską. W związku z tym z pewnością mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną akcją, która dzisiaj przybiera znacznie poważniejsze formy, dlatego że nie ulega wątpliwości, iż na zapleczu tych grup gromadzących się migrantów są agenci służb specjalnych białoruskich. O tym mówi bardzo wiele relacji też i funkcjonariuszy, zarówno żołnierzy, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy obserwując zachowanie tych, którzy tam się znajdują, są zdania, iż to są ludzie szkoleni, iż to są ludzie przygotowani do uczestniczenia w rozmaitego rodzaju działaniach o charakterze agresywnym. W związku z tym ten aspekt tego, co określamy mianem kryzysu migracyjnego, jest ewidentny. To oczywiście nie oznacza, że wśród tych migrujących ludzi, tych, którzy chcieli się dostać do Polski, a za pośrednictwem granicy również do Unii Europejskiej, nie ma ludzi, którzy rzeczywiście robili to zupełnie innych celów, na przykład z powodów ekonomicznych, a nie wykluczam, że również z powodów politycznych. To zawsze tak jest, że służby specjalne rosyjskie i białoruskie
wykorzystują pewnego rodzaju naturalne ruchy, trendy czy tendencje po to, żeby przy okazji uzyskać zdolność do sterowania tego rodzaju zjawiskami, żeby uzyskać zdolność do budowania pewnego scenariusza eskalacyjnego, no i zrealizować swoje cele polityczne. Na tym też zresztą polega cała trudność radzenia sobie z tą sytuacją. Bo mamy do czynienia i z ludźmi, którzy rzeczywiście szukają azylu i często uciekają przed represjami, i również mamy do czynienia z przeszkolonymi, agresywnymi i zdolnymi do reorganizowania rozmaitych akcji destrukcyjnych na terenie państwa, do którego przenikną ludźmi powiązanymi ze służbami specjalnymi. To jest, powiedziałbym, dwoista sytuacja i w związku z tym trzeba reagować z nią na nią na wiele różnych sposobów. Ja mam takie wrażenie, obserwując ten kryzys migracyjny, że my w Polsce poruszamy się od skrajności do skrajności w zależności od nastrojów czy nastawienia opinii publicznej albo części opinii publicznej. Część opinii publicznej uważa, że to są wyłącznie uchodźcy i nie ma tam żadnych niebezpiecznych ludzi, a część uważa, że są wyłącznie przeszkoleni i niebezpieczni agenci. No, prawda jest znacznie bardziej złożona, ten obraz jest niejednorodny, ale to czyni jeszcze trudniejszym reagowanie prawidłowe na wiążące się z tym zjawiskiem zagrożenia. I tutaj, na tym obszarze, również w zakresie komunikacji wewnętrznej, wydaje mi się, państwo polskie nie do końca sobie radzi. No bo albo uważało za poprzedniej koalicji, że to są wyłącznie agresywni napastnicy, a opozycja odwrotnie, a dzisiaj ta sytuacja się odwraca. To nie jest pragmatyczne podejście do tego, jak radzić sobie z tym problemem, i to niestety w moim odczuciu będzie oznaczało, że to zjawisko będzie narastało z jednego zasadniczego powodu. Otóż druga strona obserwuje nasze reakcje, zarówno reakcje służb, reakcje władzy administracyjnej, świata polityki i opinii publicznej. Jeżeli uznaje, że te reakcje świadczą o pewnym zamęcie wewnętrznym i nieprzygotowaniu państwa i opinii publicznej do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami, to ich będzie skłaniało do eskalowania. No dlatego, że to jest narzędzie, którego oni używają do osiągnięcia innych zupełnie celów. Te cele mają charakter polityczny, związany z wojną na Ukrainie, związany generalnie z pewną wizją ładu międzynarodowego, w którym Polska ma istotne znaczenie. Mam tu na myśli oczywiście tę wizję, którą formułuje w gruncie rzeczy otwarcie Władimir Putin. I w tym sensie w gruncie rzeczy również od tego, jak my będziemy sobie w stanie radzić z tego rodzaju wyzwaniami, będzie zależała też i nasza przyszłość w znacznie poważniejszych czy dalej idących wymiarach. Mam czasami wrażenie, kiedy czytam relacje dotyczące śmierci naszego żołnierza, że zabił go jakiś imigrant, i to jest rodzaj, tak jakby, nie wiem, grad spadł albo doszło, nie wiem, do jakiejś klęski żywiołowej. Tymczasem to jest konkretny człowiek. Już są pierwsze informacje, że jest to człowiek z Maroka, tak podała jakaś somalijska imigrantka, która się tymi informacjami podzieliła z dziennikarzami. Polska, z tego co widziałem, polski MSZ wystąpił już ze specjalną notą do Białorusi, żeby ustalić sprawcę i go Polsce wydać. Jak rozumiem, to jest niemożliwe. Czy wierzy pan, że ten człowiek kiedyś odpowie za swój czyn? Wierzę, że odpowie, natomiast to nie musi oznaczać, że stanie przed sądem Rzeczpospolitej. To są dwie różne kwestie. Moim zdaniem powinniśmy się kierować zasadą, że odpowie. Nawet jeżeli nie będziemy go w stanie ściągnąć przed oblicze sądu polskiego, nie możemy dopuścić jako poważne państwo do sytuacji, że nasi żołnierze są bezkarnie zabijani, a sprawcy uchodzą bezkarnie. To jest nieakceptowalne moim odczuciu. Natomiast oczywiście to nie oznacza, że druga strona, czyli strona białoruska, będzie chciała tutaj współpracować w tym zakresie. Na tego rodzaju postawę ja bym raczej nie wierzył. No, w tym kontekście rodzi się szereg pytań. No, po pierwsze, dlaczego ten sprawca nie został ujęty
no, w momencie popełnienia tego czynu. My na to też musimy być przygotowani. Jeszcze przed agresją na Krymie rosyjskie służby specjalne porwały oficera estońskiej Straży Granicznej z terenu Estonii, z terenu nadgranicznego, ale to był jednak teren Estonii. Ten oficer został uprowadzony na teren Federacji Rosyjskiej, bo Rosjanie zarzucali mu jakieś działania szpiegowskie i agresywne. No, praktyka takich zachowań w dwudziestoleciu międzywojennym była w gruncie rzeczy na porządku dziennym. Mówiono o płonącej granicy, zanim Rzeczpospolita powołała Korpus Ochrony Granicy, takich wtargnięć zbrojnych ze strony bolszewickiej Rosji miało miejsce kilkanaście rocznie. I niestety w moim odczuciu zmierzamy do podobnej w gruncie rzeczy sytuacji, to znaczy musimy się liczyć z tym, że będziemy mieli do czynienia ze starciami granicznymi, z wtargnięciami bliżej niezidentyfikowanych, uzbrojonych grup dywersyjnych, również z tego powodu, że Białorusini przygotowują od pewnego czasu specjalne grupy te mające odgrywać taką rolę. Oni absorbowali część tak zwanych bojowników Wagnera. Ci Wagnerowcy to są kryminaliści przecież, to są bandyci i przestępcy. Minister spraw wewnętrznych Białorusi Karpiennikow zbudował specjalne oddziały takich sił, które jemu tylko podlegają i one są w pewnej gotowości na Białorusi. Karpiennikow jest politykiem, który uchodzi za jednego z najbardziej prorosyjskich w tym obozie władzy Białorusi. W związku z tym narzędzia, które są potrzebne do realizowania tego rodzaju działań, te narzędzia już zostały zbudowane. Teraz jest oczywiście kwestia, czy Rosjanie lub Białorusini albo razem zdecydują się na ich użycie i o jakiej skali użycia możemy mówić. No, ale to nie zmienia faktu, że zagrożenie samo w sobie jest i to jest zagrożenie realne, wymierne. Musimy jako państwo być na tego rodzaju zagrożenie przygotowani. W moim odczuciu te ostatnie wydarzenia pokazują, że nie bardzo jesteśmy przygotowani, bo jak ja na przykład mam z tym pewien problem, może państwo uważają inaczej, jak ja mam interpretować informację, że w piątek funkcjonariusze policji dostali zgodę, aby w rejonie nadgranicznym dysponować bronią palną. Rozumiem, że wcześniej w tym rejonie, gdzie atakowani byli przez migrantów, oni nie mieli broni palnej, ale jak nas zatrzymuje policjant czy służba drogowa, to z tego co ja się orientuję, oni broń palną mają. Czyli w Polsce to nie jest problem, natomiast w rejonie nadgranicznym wysyłamy funkcjonariuszy bez broni. No, teraz to się może zmienić, ale wydaje się, że to jest jednak zbyt późno i być może zakres tych działań jest niewystarczający. To jest coś, co mnie napawa dużym niepokojem. Jeszcze a propos śmierci 21-letniego Mateusza, naszego żołnierza, pojawia się bardzo dużo w przestrzeni informacyjnej rozmaitych dziwnych informacji. Nawet jak tutaj szliśmy z panem Markiem przez rynek, to zatrzymywali nas widzowie, czytelnicy i pytali o to. Pojawiają się jakieś SMS-y, krążą informacje, między innymi takie, że sztucznie podtrzymywano żołnierza przy życiu, bo nie wiedziano specjalnie, jak przekazać tę informację opinii publicznej. Potem widziałem wystąpienie Andrzeja Stankiewicza, który powiedział, że według wszystkich informacji, które docierały do dziennikarzy Onetu, żołnierz zmarł, a tymczasem minister obrony wystąpił na konferencji prasowej i powiedział, że jeszcze żyje. Czy to wszystko jest jakąś grą wokół tej śmierci? Czy rzeczywiście widzi pan, że tutaj też podano jakieś, panie Marku, doszło do jakichś zaniedbań? Ja widziałem też oświadczenie Instytutu Medycyny Wojskowej na Szaserów w Warszawie, które wzywało do opanowania, niesłuchania plotek, bo lekarze, czego jestem pewien absolutnie, dołożyli wszelkich starań, żeby ratować życie naszego żołnierza, ale widzimy tutaj też jakąś taką grę wokół tej śmierci. Jak pan to wszystko interpretuje? Znaczy, rzeczywiście mamy do czynienia z różnymi informacjami, ale proszę zwrócić uwagę, że z podobną sytuacją mieliśmy do czynienia, kiedy wybuchła rakieta w Przewodowie.
z podobną sytuacją pewnego zamętu informacyjnego albo braku informacji mieliśmy do czynienia wtedy, kiedy odnaleziono szczątki rosyjskiej rakiety w lesie pod Bydgoszczą. Ja wyciągam z tego wniosek, publiczna w Polsce ma generalnie problem z informowaniem obywateli o tym, co się dzieje, z rozeznaniem sytuacji. Zakładam, że często to jest wynik tego, iż sama władza nie wie, co się dzieje. To też jest zły prognostyk, jeżeli mamy rzeczywiście z tym do czynienia. To, czy informacje są podawane, zależy w gruncie rzeczy od faktu konsultacji, bo to też już nie ma wątpliwości, bo to zostało przy publicznie podane do wiadomości, że na przykład w przypadku rakiety w Przewodowie o tym, co się stało, dopiero kilka godzin później powiedziano, bo konsultowano to z naszymi sojusznikami. Więc w tym sensie jest jakiś problem komunikacyjny między organami władzy publicznej a obywatelami. Jest też jakiś problem wiedzy na temat tego, jak się zachowywać, co robić, jak reagować na sytuacje zagrożenia, gdzie szukać pomocy, jak się komunikować, co zrobić, jak systemy komunikacyjne szwankują albo są naruszone. To, co określa się mianem obrony cywilnej, wydaje się, to jest hipoteza, że w Polsce nie istnieje. A na przykład rząd niemiecki w ubiegłym tygodniu przyjął taką doktrynę obrony Niemiec, która opisuje trzy podstawowe obszary. To jest obszerny dokument, na stronie niemieckiego Ministerstwa Obrony można go znaleźć, on ma 67 stron i on opisuje trzy główne obszary. Oczywiście obszar wojskowy, bo on jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale nie mniej ważny jest to, co określamy mianem obrony cywilnej, bo chodzi o to, żeby każdy z nas wiedział, jak się zachowywać w sytuacji zagrożenia, jak w ogóle rozpoznawać, że mamy sytuację zagrożenia. Gdzie szukać pomocy, z kim się komunikować, co robić w pierwszych godzinach, minutach czy dniach. No, wydaje mi się, że tu jest zasadniczy problem. My nawet ustawy nie mamy na ten temat, bo w 2018 roku ustawa miała być przyjęta w ciągu pół roku. Mamy już jednak trochę późniejszy czas i nadal ustawy nie ma. Ta ustawa ma ciągle być. Proszę zwrócić uwagę, że my żyjemy w stanie ciągłej prowizorki prawnej. Ustawa regulująca status żołnierzy na granicy ma być opracowana w ciągu tego tygodnia. Tak, w piątek pan premier wydał polecenie i na poniedziałek ustawa ma być gotowa, ale ci żołnierze są już 2 lata na granicy i działają w reżimie prawnym, który nie dotyczy w ogóle sił zbrojnych, tylko dotyczy Straży Granicznej. To są w ogóle inne systemy, oni inaczej są szkoleni, inaczej są, mają inne regulacje dotyczące sposobu reagowania, również i użycia broni. Ten czas prowizorki jest tutaj niesłychanie niepokojący. To jest coś, co z pewnością trzeba w państwie polskim zmienić, z tego względu, że no po prostu idą czasy trudne, idą czasy, gdzie rośnie ryzyko, a nie maleje. Wszyscy już w Europie mówią o perspektywie wojny, mówią tylko, różnią się datami. Już używając tego przykładu niemieckiego, minister Pistorius w ubiegłym tygodniu w Bundestagu powiedział, że do 29 roku Niemcy muszą być gotowe do wojny z Rosją, bo tak oceniają sytuację. Bałtowie mówią, że to może być nawet szybciej, oni mówią, że to może być rok 26 albo 27. Ja nie jest moją intencją tutaj proponowanie różnych dat, natomiast nie ulega wątpliwości, że właściwie wszyscy analitycy, eksperci, politycy, wojskowi w Europie mówią dzisiaj, że sytuacja ewoluuje, zwiększając ryzyko wojny. A jeżeli mówimy o zwiększaniu ryzyka wojny, no to niestety dotyczy wszystkich nas, jak tutaj siedzimy, bo my wszyscy musimy wiedzieć, jak się do tego przygotować, jak uniknąć ryzyka, jak reagować, jak odczytywać zagrożenia i cały ten blok spraw jest niesłychanie istotny, a mam wrażenie, że tego nie robimy, a nasza władza, niezależnie od legitymacji partyjnej, zaczyna cokolwiek robić, jak wybucha skandal. Bo jak nie ma skandalu, jak wszystko jest jakoś tam w spokoju, to można 2 miesiące udawać, że aresztowani żołnierze i
ci, którym postawiono zarzutów, że to w gruncie rzeczy nie jest problem władzy publicznej. To jest pewien zasadniczy, tak jak ja go odczytuję, problem państwa polskiego, a słabe państwa są częściej atakowane niż państwa silne, bo przeciwnik doskonale sobie zdaje sprawę, kto jest silny, kto jest słaby i gdzie można szybciej odnieść sukces z punktu widzenia ich rachunku strategicznego. Panie Marku, śmierć naszego żołnierza, ta wielka tragedia nie jest jedyną rzeczą, która wywołała olbrzymie wzburzenie opinii publicznej związaną z granicą w ostatnich dniach. Przypomnę, że żołnierz doznał tej śmiertelnej rany 28 maja o godzinie 4:30 w miejscowości Dubicze Cerkiewne. Tymczasem, jak opisał to Marcin Wyrwał i Edyta Rzemła, w tej samym miejscu nieco wcześniej doszło do kuriozalnej sytuacji. Grupa żołnierzy polskich próbowała powstrzymać dużą taką watahę agresywnych ludzi z Kaukazu, uzbrojonych właśnie między nimi w lewarki, i żeby ratować sytuację, musieli oddać strzały ostrzegawcze. Nikomu nic się nie stało, udało się zatrzymać tą grupę, ale nasi dzielni żołnierze, zamiast otrzymać jakiegoś wyróżnienia i pochwały od swoich przełożonych, to zostali przez żandarmerię wojskową aresztowani, skuci. Jest przeciwko nim prowadzone postępowanie prokuratorskie o przekroczenie uprawnień. I uwaga, drodzy Państwo, to nie jest żart, to jest cytat niemalże dokładny z prokuratury. Problem polega na tym, że narazili tymi strzałami na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia imigrantów. I teraz mam następujące pytanie. Jaki to ma wpływ na psychikę żołnierzy, którzy są na granicy? Dlaczego państwo polskie robi im tego typu problemy? Jak to będzie miało wpływ na dalszą sytuację? I uwaga, czy przypadkiem, i to jest to kluczowe pytanie, które sobie zadaje cała Polska, to nie jest tak, że jest jakiś związek między tym aresztowaniem a śmiercią naszego żołnierza? Być może żołnierze stoją przed takim tragicznym dylematem. Albo będę strzelał, żeby bronić granicy, ale wtedy pójdę na kilka lat do więzienia, albo nie będę strzelał, ale wtedy są narażeni na takie niebezpieczeństwo, jakie mieliśmy do czynienia z tym żołnierzem. Jak pan ocenia tą sytuację? Czy jest związek między tymi wydarzeniami? Czy jest bezpośredni związek, tego nie wiem, to trudno powiedzieć. Znaczy, jest prawdopodobieństwo dość logiczne takiego związku, dlatego że żołnierze służący na granicy rotują. To są oczywiście, my nie mamy gigantycznej armii, ci żołnierze się znają, wymieniają informacje na forach internetowych i w związku z tym te doniesienia, czy to te informacje, że za oddanie strzałów ostrzegawczych żołnierzom postawiono zarzuty i zostali skuci, co uważam już za zupełnie fakt oburzający, świadczący o jakiejś karygodnej nadgorliwości. Nawet jeśli to było zgodne z przepisami, to nie każde środki trzeba stosować. W związku z tym tu nasuwa się tego rodzaju myślenie. Myślenie w gruncie rzeczy sprowadzające się do tego, że ci, którzy oddali strzały ostrzegawcze, mają dzisiaj problemy, mają postępowanie prokuratorskie, nawet nie otrzymali pomocy prawnej od swoich jednostek wojskowych, czy na prawników musieli się zrzucić ich koledzy w mundurach. To jeszcze jest znacznie gorsza sytuacja, bo to też oczywiście mnie przynajmniej skłania do postawienia pytania, gdzie są bezpośredni przełożeni tych oskarżonych żołnierzy, dlaczego oni nie reagują na sytuacje, które na pierwszy rzut oka budzą wzburzenie i powodują taki imperatyw, żeby jednak coś z tym zrobić. W związku z tym tu pewien logiczny związek być może jest dość oczywisty, ale to, żeby o tym mówić, że tak się stało, to trzeba jeszcze oczywiście, udowodnić. Ale ja powiem Państwu, że ten obraz jest znacznie gorszy. Mianowicie żołnierze, którzy są wysyłani na granicę, mają zaklejane taśmą klejącą magazynki, które mają przy pasach. No chodzi po prostu o to, podobno, tak się to interpretuje, żeby zbyt łatwo nie oddawali strzału.
No bo żeby przeładować broń, trzeba wyjąć magazynek z ładownicy, odkleić tą taśmę załączyć magazynek do karabinku maszynowego. Trzeba oczywiście potem odbezpieczyć broń. To jest szereg czynności, które wymaga czasu. Ja się pytam, jaka jest celowość tego rodzaju działania, bo to znacznie opóźnia czas reakcji. A mamy do czynienia z drugiej strony z ludźmi też szkolonymi. No są relacje mówiące o tym, że tam są też bojownicy MMA, tacy, którzy wiedzą, jak się zachować i na zapleczu. To już też jest stwierdzone zarówno przez nasze służby, jak i służby państw bałtyckich. No na zapleczu działają agenci białoruskich służb specjalnych. Więc w tym sensie ten czas reakcji to może być czas, no, który tak jak w przypadku tego żołnierza może decydować o życiu lub śmierci. Nasi żołnierze, nie wiem czy Państwo macie świadomość, na granicy muszą często za własne pieniądze kupować środki ochrony osobistej. Często za własne pieniądze muszą kupować dodatkowe racje żywnościowe. Są takie dziesiątki już właściwie relacji tych żołnierzy, ale też i ludzi, którzy tam mieszkają. To świadczy cały czas o tym, że mamy do czynienia z takim systemowym, moim zdaniem, nieprzygotowaniem albo przygotowaniem nieadekwatnym do skali zagrożenia. Więc to jest coś, co w moim odczuciu jest znacznie bardziej niepokojące, bo to nie chodzi o jednorazową akcję. Tu chodzi o radzenie sobie z sytuacjami zagrożenia, które mogą nastąpić i na granicy, i w pasie przygranicznym, i już w pasie znacznie dalej położonych ziem, bo różne grupy dywersyjne mogą przenikać znacznie głębiej. Ja chciałbym tylko powiedzieć, że mam właśnie znajomych w pierwszej warszawskiej brygadzie pancernej. Dostałem takie informacje, że tam wszyscy od góry do dołu, wszystkie szarże są po stronie żołnierzy, ale są po prostu skrępowani tymi działaniami prokuratury i żandarmerii, że tu jest główny problem. To chcę być tak uczciwie o tym wspomnieć. Natomiast są pewne kroki podjęte przez władze państwowe. Prokurator Janeczek, któremu podlega prokuratura wojskowa, został odwołany przez premiera. Z tego co widziałem, procedura jest taka, że jeszcze musi go zaaprobować tą decyzję prezydent. Czy jeżeli dojdzie do tej dymisji, to wystarczy? Bo pojawiają się głosy, że głowy powinny polecieć znacznie wyżej na poziomie na przykład ministrów. Ja widziałem, że wielu internautów to popiera, ale z drugiej strony myślę sobie, że to byłoby w pewnym sensie spełnienie celów naszych przeciwników. Totalna destabilizacja. Jeżeli mają oni nam odwoływać ministrów, bo do tego de facto by się to sprowadziło, no to też byłoby to bardzo groźna sytuacja. Jak pan to ocenia? Kto powinien ponieść odpowiedzialność za to, co się stało? Co powinno się stać z tymi żołnierzami również? Znaczy ja nie chcę komentować decyzji personalnych, czy tego, kto ponosi odpowiedzialność. No, znam wypowiedzi pana ministra obrony narodowej, który mówił, że dowiedział się o fakcie postawienia zarzutów żołnierzom na granicy 2 miesiące temu. To są własne słowa pana ministra. No i przez te 2 miesiące nie uznawał za celowe zrobienie jakiegokolwiek podjęcie działania. To działanie zostało podjęte i to bardzo szybko i energicznie, dopiero wówczas, kiedy media się tym zainteresowały i zaczęły o całej sprawie pytać. Sceptyków czy krytyków obecnego rządu to skłania do postawienia pytania, czy gdyby media nie napisały, to w ogóle ktokolwiek by się tą sprawą zajął, a może ci żołnierze stanęliby przed sądem, a ich koledzy mieliby jakby ograniczenia związane z obroną własną i ewentualnym użyciem broni. Mówiłem już o tym. Nowa ustawa została zapowiedziana na początku przyszłego tygodnia. No przecież każda koalicja, która rządziła Polską, ma doświadczenie uchwalania ustaw w ciągu kilkunastu godzin. Znaczy, jak władzy jest potrzebna jakaś ustawa, to jest w stanie przeprowadzić tę ustawę w ciągu 10 czy 12 godzin przez wszystkie komisje, czytania, głosowania i dalej procedować. No to ja z tego wnoszę trochę może naiwnie,
że ta sprawa związana z obroną granicy i z tym, żeby nasi żołnierze mogli się bronić w sytuacji zagrożenia życia, nie była priorytetem naszej władzy. Bo minister właściwy dla obrony narodowej wiedział o sprawie i nie wszczął odpowiednich działań. No przecież jego formacja polityczna jest członkiem całej koalicji, w związku z tym zakładam, że można byłoby zacząć to robić. A to jest w związku z tym pytanie nie o to, kto będzie nam zmieniał ministrów, tylko to jest pytanie, jakie są priorytety rządu. Znaczy, czy kwestia bezpieczeństwa, kwestia granicy, kwestia obrony cywilnej, kwestia wyposażenia, szkolenia, całego tego zespołu spraw, który w związku z wojną na Ukrainie jest coraz ważniejszy, i to przecież nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Czy to jest rzeczywiście coś, co zaprząta głowy naszej klasie politycznej? Bo może to jest tylko obiekt czy przedmiot retoryki albo jakiejś gry partyjnej, że budujemy swój wizerunek, iż jesteśmy rzeczywiście skłonni rozwiązać te problemy. Ja mam takie wrażenie, że zarówno poprzednia koalicja, jak i niestety obecna, więcej energii wkłada w budowanie wizerunku i pewnego obrazu medialnego niż realne rozwiązywanie problemów. I wtedy, kiedy zaczyna się sytuacja kryzysowa, a sytuacji kryzysowej nie rozwiążemy dobrze przeprowadzoną konferencją prasową, nawet mistrzowsko przeprowadzoną, to wtedy mamy problem z tym, co się dzieje, wtedy jesteśmy nieprzygotowani, wtedy improwizujemy, często nam to nieźle wychodzi, ale tak niestety nie powinno funkcjonować państwo. To jest ten główny, w moim odczuciu, problem. Ci z Państwa, którzy oglądają Historię Realną, wiecie, że mam bardzo złe zdanie o naszych politykach i tylko się w tym utwierdziłem. Zawsze uważam, że kwestie bezpieczeństwa powinny być wyłączone z bieżącego sporu politycznego. Natomiast obie te tragiczne historie, o których dzisiaj mówimy, stały się kolejnym pożywką dla polskich awantur Tutsi kontra Hutu. Jak dwa bulteriery się na siebie oba obozy rzuciły i się gryzą, nie widząc, że tutaj potrzebna jest jakaś jedność w tej sprawie narodowa. Natomiast zgadzam się z Panem z tym, że teraz wszyscy nagle się zrywają do działań, a teraz uwaga, drodzy Państwo, specjaliści ostrzegali. Ja przed naszym dzisiejszym spotkaniem przeczytałem wpis Pana Kamizeli na Twitterze, który mówi o bardzo konkretnych sprawach, o których od dłuższego czasu specjaliści obserwujący sytuację na granicy mówili. Co było potrzebne i o co apelowali, żeby dostarczyć żołnierzom. Jeden, kamizelki chroniące więcej ciała. No wydawało się, że ten case. Hełmy balistyczne z przyłbicami. To dwa. Trzy, opancerzone albo przynajmniej jakieś mocniejsze pojazdy, bo widzieliśmy, że tam jeżdżą jakimiś zwykłymi samochodami. Więcej środków przymusu bezpośredniego. 5. Granatniki gazowe i strzelby na gumowe kule. 6. Więcej szkoleń. 7. Ramy prawne. 8. Jasne reguły użycia broni. Panie Marku, więc to dało się wcześniej przewidzieć, skoro pojawiają się tego typu informacje w przestrzeni medialnej. To mnie najbardziej niepokoi. No to jest oczywiste, dlatego że każdy, kto zajmuje się tym kryzysem migracyjnym, a ja się nim zajmuję od lata roku 2022, to właściwie tutaj nie ma żadnej różnicy opinii co do faktu, jaka jest geneza tego kryzysu i tego, że on może eskalować i przybierać różne groźne formy. Co jest potrzebne, żeby sobie radzić z tego rodzaju wyzwaniami, no to też jest rzeczą jasną. To jest rzecz nie budząca wątpliwości i to nie jest jakieś pole do dyskusji. No to tak jakbyśmy mieli teraz raptem toczyć debatę publiczną w Rzeczpospolitej, czy policja, aby być skuteczną, potrzebuje dysponować paliwem w swoich samochodach. No to jest dziecinada przecież tego rodzaju stawianie sprawy. W związku z tym wszystko od samego początku było wiadomo. Co zrobić, jak zrobić, z czym musimy się liczyć, jak należy się przygotować, jak niedoskonałe są regulacje prawne. I tu jest pytanie, kwestia, którą Pan trochę poruszył, ja bym chciał trochę więcej o tym powiedzieć, dlatego że są państwa, i to państwa w naszym regionie, które poradziły sobie z tą sytuacją. Litwa jest na przykład takim państwem. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Litwa
jeszcze przed rokiem 2014 była państwem znacznie bardziej rozbrojonym niż Rzeczpospolita. Litwini wydawali niewiele powyżej 1% PKB na swoje zbrojenia. I w roku 2014, kiedy miała miejsce aneksja Krymu, ówczesna prezydent Litwy, pani Brazauskaite, poprosiła szefa sztabu wojsk litewskich o ocenę zdolności armii litewskiej do obrony przed ewentualną agresją ze strony Federacji Rosyjskiej. Ta ocena była fatalna i w ciągu 2 miesięcy pani prezydent zwołała naradę wszystkich partii politycznych, zarówno rządzących, jak i opozycyjnych, i Litwini podjęli decyzję o przywróceniu poboru powszechnego. To miało miejsce wczesną wiosną roku 2015 i to zostało poprzedzone takim dokumentem, który przybrał formę porozumienia wszystkich partii politycznych związanego z kwestiami bezpieczeństwa i z kwestiami polityki zagranicznej, bo tych dwóch obszarów nie można oddzielić. Jedno z drugim jest organicznie związane. Dzisiaj Litwini już podpisali trzecie tego rodzaju porozumienie, bo ono jest podpisywane raz na 4 lata. Podpisują je wszystkie partie polityczne. Te kwestie są wyłączone z walki politycznej, ze sporu, bo one mają w gruncie rzeczy charakter pragmatyczny. No to, o czym mówiliśmy. Nie będziemy toczyć sporu politycznego, czy nasi żołnierze powinni mieć odpowiednie kamizelki obronne albo hełmy. No to jest przecież zupełnie niepolityczna sprawa, to jest sprawa pragmatyczna, tak jak strój, jak zabezpieczenie BHP na budowie też nie ma związku z polityką, tak i w tym wypadku to jest taka kwestia. I tam można to było zrobić. Jak wybuchł kryzys migracyjny, to w polskich mediach często spotykałem się z taką opinią, że w Polsce ta sprawa budzi kontrowersje, jest czynnikiem podziałów, budującym podziały wewnętrzne, a na Litwie wszystkie partie, niezależnie od tego, czy rządzą, czy są w opozycji, w gruncie rzeczy opowiadają się za jedną polityką tego, jak reagować na kryzys migracyjny. To jest właśnie pokłosie tego podejścia, które zarysowało się w roku 2015. Znaczy, litewska elita polityczna wówczas podjęła decyzję, żeby te sprawy wyłączyć z obszaru walk, kłótni i rywalizacji politycznej. Umieli przeprowadzić powrót do elastycznego systemu poboru powszechnego, takiego, który dzisiaj popiera większość społeczeństwa litewskiego, w tym ludzie młodzi, ci, którzy tą służbę pełnią. Umieli zwiększyć wydatki na bezpieczeństwo, dzisiaj wydają mniej niż Rzeczpospolita, ale znacznie powyżej 2%. Umieli opracować pewien plan rozbudowy sił zbrojnych. Litwini chcą mieć w roku 2030 dywizję pełnowymiarową, a na Litwie mieszka 3 miliony ludzi. Dywizja na 3 miliony ludzi to oznacza, że my powinniśmy mieć 13 dywizji w roku 2030, a mamy zamiar mieć 6. To jest ta mniej więcej różnica polegająca między naszym mówieniem o tym, co powinno się zrobić, a tym przykładowym litewskim działaniem. Ja się długo zastanawiałem, jaka jest przyczyna, dlaczego tam się to udaje, a w Polsce się nie udaje, i doszedłem do wniosku, że w gruncie rzeczy to jest dlatego, że partie polityczne budują swoją pozycję wyborczą na tej rywalizacji. Znaczy, to im zastępuje jakąkolwiek poważną pracę państwową. Można w związku z tym żyć w prowizorce prawnej, można żyć w prowizorce takiej, że nie dostarczamy naszym żołnierzom sprzętu i wyposażenia, bo nie jest to potrzebne, skoro na zdobycie głosów wystarczy gra emocjami, która w Polsce jest realizowana przez ostatnie lata. A więc w tym sensie, w ramach pewnego pragmatycznego myślenia po stronie partii politycznych, łatwiej i prościej, niż budować sprawne i nowoczesne państwo, jest rozgrzewać emocje i kłócić się, czy spierać, elegancko mówiąc, w programach wyborczych. I tak długo jak my, jako wyborcy, będziemy się godzili na tego rodzaju standardy, no to oni tak długo będą robić. Tutaj nie czekajmy na cud, taki jak w Kanie,
bo tutaj się nam woda w wino nie przemieni. No dobrze, to drodzy Państwo, skończę to na koniec tego wątku. Chciałem tylko podać informację nową, to znaczy rodzina poległego żołnierza dostanie sześciokrotność pensji, czyli 6 razy 6 tysięcy. Wydaje mi się to bardzo skromnie, szczególnie, że jak donoszą media, ukraińscy i rosyjscy żołnierze, czy też rodziny poległych ukraińskich i rosyjskich żołnierzy mogą liczyć na więcej. To jest żołnierz, który miesiąc temu skończył tak zwaną unitarkę. To też jest informacja zupełnie tragiczna, bo to znaczy, że my wysyłamy młode wojsko. O, coś padło. Odcięło nas. To chyba ci ze wschodu. No w każdym razie nie wiem, czy Państwo mnie słyszycie, ale chciałem powiedzieć, że to też jest sytuacja nienormalna, że my w tak odpowiedzialne misje wysyłamy żołnierzy w gruncie rzeczy bez doświadczenia. Nie tylko bez wyposażenia, ale wydaje się, że też nie przeszkolonych tak jak należy. Więc tu mamy do czynienia z jeszcze gorszym obrazem i boję się trochę tego, że z każdym dniem, jak tych informacji będzie się pojawiało więcej, to ten obraz nie będzie... No tylko po prostu niestety będzie coraz słabiej. No i to jest coś, na co trochę brakuje słów. Dobra, słuchajcie, drodzy Państwo, sabotaż jest opanowany. Nie damy się. Nie daliśmy się wrażym siłom. Wracamy. Więc prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przedstawił teorię zwycięstwa Rosji w wojnie z Ukrainą. Punkt pierwszy, stopniowe natarcie. Punkt drugi, uniemożliwienie Ukrainie kontrofensywy. I wreszcie punkt trzeci, wojna na wyniszczenie zakończona zwycięskim końcem, czyli po prostu, mówiąc wprost, zarżnięcie gospodarcze, demograficzne Ukrainy, o powalenie jej w długim konflikcie na wyczerpanie. Czy uważa pan, panie Marku, że ten scenariusz może się zrealizować? I uwaga, co może zrobić Zachód i co może zrobić Ukraina, żeby tak się nie stało? I rozumiem, mam 5 minut. No, 3 nawet, bo ja mam jeszcze 2 pytania. Ten scenariusz już jest realizowany. Ta taktyka ciągłej presji to oznacza, że Rosjanie rotują bez przerwy i ciągle atakują, nie licząc się ze stratami. Rosjanie mają z grubsza rzecz biorąc 520 tysięcy ludzi na froncie, w trzech grupach rotujących, czyli jedni atakują, drudzy się przygotowują, trzeci odpoczywają i uzupełniają zaopatrzenie. I oczywiście straty są olbrzymie, ale z punktu widzenia strony ukraińskiej straty są również duże. Musimy mieć tego świadomość. Ukraina jest państwem demograficznie znacznie słabszym przecież od Federacji Rosyjskiej. W Rosji jest 142 miliony ludzi. Sama rezerwa mobilizacyjna to jest ponad 9 milionów ludzi, czyli ludzie od 18 do 30 roku życia. W przypadku Ukrainy te około 1 900 000 żołnierzy zmobilizowanych to wydaje się może nie szczyt ich możliwości, ale już bardzo, bardzo duży wysiłek. Mówi się, że być może jeszcze około 400 000 żołnierzy są w stanie powołać i przeszkolić, ale potem już będzie problem, ponieważ na Ukrainie jest dzisiaj, jak się szacuje, 28 milionów ludzi. W związku z tym samych inwalidów wojennych dzisiaj na Ukrainie jest ponad 50 tysięcy. Musicie mieć Państwo świadomość, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. W związku z tym to już ma miejsce. Jeśli chodzi o tą stałą presję, wykrwawianie ukraińskich sił zbrojnych, to ta strategia zaczęła się już od momentu ataku na Bachmut i trwa. To jest pewien celowe działanie Federacji Rosyjskiej. Również podobnie wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o niszczenie systemowe ukraińskiego przemysłu. Ukraina ma właściwie już zniszczony w sporej części sektor energetyczny, szczególnie elektrociepłownie, które zaopatrują w ciepło miasta. 90%, takie pojawiły się informacje w mediach ukraińskich, elektrociepłowni ukraińskich jest już zniszczonych. To znaczy Ukrainę czeka i ukraińskich obywateli bardzo trudna zima, choćby tylko z tego powodu. Ukraina jeszcze w czerwcu ubiegłego roku była eksporterem energii elektrycznej, dzisiaj już jest dużym importerem. W związku z tym to też
to też ma miejsce. Ta doktryna rosyjska wojenna, ona w gruncie rzeczy, rosyjscy eksperci używają takiego porównania, ono jest obrazowe, więc ja też się nim posłużę, bo oni mówią, że nawet jeśli Rosja nie opanuje politycznie Ukrainy, to znaczy nie zmieni rządu na Ukrainie na rząd prorosyjski, no to przynajmniej przekształci Ukrainę w Afganistan Wschodu. A Polsce rezerwują rolę Pakistanu Wschodu, bo wtedy uważają, że Polska będzie poddana takiej silnej presji, jak właśnie w przypadku państw graniczących z Afganistanem. I to ma miejsce, w związku z tym kontynuowanie wojny z obecną jej dynamiką, z obecnym poziomem zaopatrzenia dla strony ukraińskiej, to niestety, muszę skracać, to jest recepta na przegranie wojny przez Ukrainę, a Zachód musiałby podjąć trudne decyzje, których dzisiaj nie chce podjąć. Nie tyle, że nie może, co nie chce. Te decyzje są przynajmniej dwie. To jest po pierwsze decyzja dotycząca tego docelowego kształtu bezpieczeństwa. Dzisiaj nawet przekonuje się, czy wywiera się presję na przedstawicieli Ukrainy, żeby nie stawiali ci sprawy wejścia Ukrainy do NATO w jakiejś odległej przyszłości. Czyli ten model docelowy jest dzisiaj niejasny. A to oznacza, że Ukraina będzie tak długo walczyć, aż nie będzie miała szansy na znalezienie się już po wojnie w sytuacji bezpieczeństwa. Dzisiaj takiej szansy nie ma. A przedłużająca się wojna to jest niestety wojna wykrwawiająca potencjał Ukrainy. Im dłużej ta wojna będzie trwała, tym Zachód będzie stał przed trudniejszą decyzją, moim zdaniem. Bo przyjdzie taki moment, kiedy jedyną szansą na odwrócenie tych negatywnych tendencji będzie bezpośrednie zaangażowanie się wojskowe NATO w wojnę z Federacją Rosyjską. To jeszcze nie nastąpiło. Ale pewien trend jest właśnie w tę stronę. Ja nie chcę powiedzieć, że Zachód to zrobi. Ja chcę powiedzieć, że jedyną szansą na wygranie tej wojny będzie bezpośrednie własne zaangażowanie. Jeżeli Zachód tego nie zrobi, to wojnę na Ukrainie z Federacją Rosyjską przegra. Dzisiaj wszystko na to wskazuje, że przegranie wojny to jest tylko sprawa czasu, a nie prawdopodobieństwa. I dodajmy, drodzy Państwo, do tego, że Putin doskonale zdaje sobie sprawę, z czego Zachód się boi i jakie są jego słabości. W tym samej rozmowie powiedział, że tak, mamy doktrynę użycia broni jądrowej, że możemy jej użyć w wyjątkowych przypadkach, ale przecież to zawsze można zmienić i chciałbym naszym zachodnim partnerom przypomnieć, że nasza jądrowa broń taktyczna jest 3 razy silniejsza niż te pociski, które Amerykanie czy też te bomby zrzucili na Hiroshima i Nagasaki, a więc ten atomowy szantaż Putina cały czas trwa. Drodzy Państwo, moim i Państwa gościem był pan Marek Budzisz. Strategy and Future. Ja nazywam się Piotr Zychowicz. Opole, dziękujemy. Nasz czas na scenie był ograniczony, jak to na targach książki, więc przenieśliśmy się z panem Markiem nad Odrę. Jest tu wspaniały deptak w Opolu. I skończymy naszą rozmowę, bo oczywiście mam mnóstwo pytań i nie wszystkie zdążyłem panu zadać. Panie Marku, jak jechaliśmy pociągiem, powiedział pan, że przeczytał pan w Süddeutsche Zeitung serię artykułów o kulisach powstania Nord Stream 2 i można się za głowę złapać. No, rzeczywiście, dlatego że te materiały, one są pisane na podstawie akt i na podstawie zeznań niemieckich urzędników wysokich rangą i też wojskowych, którzy jakby relacjonują sposób procedowania. I te materiały ujawniają, no, najdelikatniej rzecz mówiąc, no, jakąś gigantyczną niefrasobliwość i naiwność. No, na przykład firma Nord Stream 2 wystąpiła do Bundeswehry z oficjalnym prośbą, ażeby Bundeswehra udostępniła dane dotyczące tras przepływania okrętów podwodnych, tego, gdzie w Zatoce Pomorskiej, to też dotyczy Rzeczpospolitej, tego, gdzie organizowano strzelania ćwiczebne, jakie są tory lotów pocisków, te obliczenia
Bundeswehra nimi dysponuje. I generałowie zeznający niemieckich sił zbrojnych no, mówią dzisiaj, że to wydawało im się dość podejrzane, że firma w gruncie rzeczy cywilna aż tak takich informacji potrzebuje. To nie jest jakaś rutynowa procedura. Oni mówią o tym jako o czymś, z czym się nie spotkali wcześniej, jako o czymś, co budziło ich zastanowienie, no, ale to nie zmienia faktu, że presja polityczna zarówno władz landowych w Mecklenburgii, jak i władz federalnych była tak duża, że te materiały zostały przekazane. Rosjanom de facto. No, oczywiście, że tak. No, tym bardziej, że przecież wiadomo, kto kieruje spółką Nord Stream 2. Agent wschodnio-niemieckiej Stasi. Więc to jest, dlaczego to jest istotne? Dlatego, że od pewnego czasu, zwłaszcza po przyjęciu Finlandii i Szwecji do NATO, mówi się o Bałtyku na poziomie narracji publicznej jako o jeziorze natowskim. Tylko problem polega na tym, że to jezioro natowskie to jest bardziej właśnie figura narracyjna niż opis rzeczywistości. Rosjanie w ubiegłych latach nie tylko zbudowali swoją znaczącą pozycję, rozpoznali, bo tak należy to określić, możliwości NATO. Niemcy tutaj nie są wyjątkiem, to zresztą to nie jest tylko ta kwestia. No, na przykład kilkanaście miesięcy temu media niemieckie ujawniły, że niemiecka marynarka wojenna posługuje się radiostacjami, które nie są homologowane, ale za to są zbudowane w oparciu o części, które, o ile dobrze pamiętam, dostarczono z Rosji. W związku z tym to też niektórym dzisiaj bardziej już ostrożnym ekspertom nasunęło taką myśl, że być może ta łączność nie jest łącznością bezpieczną. O co tu chodzi? No chodzi po prostu o to, że to, co dzisiaj ujrzało światło dzienne, to po pierwsze wydaje się być tylko częścią tego, co Rosjanie zdołali zgromadzić w ubiegłych latach. Po drugie, pokazuje skalę zaniedbań. Po trzecie, pokazuje, że ten postulat przekształcenia Bałtyku w jezioro natowskie to jest jeszcze dość odległy od rzeczywistości. A Rosjanie nie zamierzają wcale, bo to też jest czytelne z ich różnych posunięć, nie zamierzają wcale pogodzić się z tą sytuacją, że na Bałtyku będą rządzić państwa NATO. Tak, czyli cały czas gra o Bałtyk się toczy. A myślę, że nawet jest przed nami. Tak, właśnie chciałem tylko powiedzieć, że pogłoski o śmierci Rosji na Bałtyku okazały się mocno przesadzone. Tak, to z pewnością, co oczywiście nie zmienia faktu, że Bałtyk może stać się natowskim jeziorem, ale to wymaga wielkiej pracy po stronie państw, które mają tam linię brzegową. Samo przystąpienie Finlandii i Szwecji nie załatwia po prostu za jednym styknięciem wszystkich problemów. Jak widzimy, drodzy Państwo, Niemcy nie popisali się w sprawie Nord Streamu. Te dokumenty, które ujawnia niemiecka prasa, są absolutnie szokujące. No i trochę tym sposobem na lidera Europy wychodzi Francja. Przy okazji no de facto spotkania przywódców z okazji D-Day, rocznicy lądowania aliantów w Normandii, Macron ogłosił zazębienie współpracy z Ukrainą. Po pierwsze, zostaną przekazane samoloty Mirage 2005 Ukraińcom. Po drugie, Francuzi mówią o przeszkoleniu 4,5 tysiąca żołnierzy ukraińskich. Mowa o pociskach Scalp, mowa o jakichś wspólnych projektach zbrojeniowych. Czy Francja teraz będzie w awangardzie tego jastrzębi, czyli tego twardego stronnictwa wśród europejskich krajów, które opowiadają się za polityką ostrą wobec Rosji? Wydaje się, że na poziomie politycznym, bo na razie o tym mówimy, Francja jakby zrewidowała swój stosunek do Federacji Rosyjskiej. To jest trend, który zwłaszcza w tej końcowej w gruncie rzeczy fazie prezydentury Macrona jest czytelny. W moim odczuciu to wynika zarówno z oceny sytuacji, z tego co Rosja zamierza i co deklaruje, że będzie robiła, jak i z wymogów polityki wewnętrznej oraz unijnej. No, polityka wewnętrzna w przypadku Francji tutaj jest dość czytelna, to znaczy Front Narodowy, organizacja Marine Le Pen jest postrzegana, przynajmniej próbują ludzie Macrona zbudować taki wizerunek partii prorosyjskiej.
Co zresztą notabene skłoniło ostatnio Le Pen do wykluczenia AfD, która jest ewidentnie partią prorosyjską, ze wspólnego klubu i złożenia tej dość ciekawej propozycji pani premier Meloni, żeby wspólnie w przyszłym parlamencie współpracować. W związku z tym ten wymiar wewnętrzny, tej rywalizacji wewnętrznej ma znaczenie, bo Macron chce budować swój wizerunek i swojego ruchu politycznego jako wizerunek oparty na wiarygodności strategicznej, no i z pewnością formacji nie mającej powiązań z Federacją Rosyjską. Ale tu jest oczywiście też ten wymiar niemiecki, dlatego że w tej rywalizacji, która zawsze ma miejsce, niezależnie od deklaracji o przyjaźni i sojuszu wieczystym. W tej rywalizacji Francuzi uznali, że w nowych czasach te kwestie strategiczne, wojskowe będą się bardziej liczyły, a w związku z tym to być może pozwoli im zbudować pewną przewagę wobec Niemiec. Niemcy nie mają zamiaru oddawać pola. To też jest dosyć czytelne. Rząd niemiecki przyjął niedawno taki plan obrony, to jest uaktualniony, całościowy plan, jak Niemcy mają się przygotować na ewentualność wojny z Rosją, bo to jest jakby czytelne. Niemcy miały taki plan w 1989 roku był on ostatni raz aktualizowany. Teraz jakby został ponownie przyjęty. To jest obszerny bardzo dokument, 67 stron, zbudowany z taką skrupulatnością, jaką cechują się niemieckie działania, i on jest bardzo ciekawy, na to warto zwrócić uwagę, dlatego że on obejmuje kwestie obrony w pewien kompletny sposób. To znaczy tam oczywiście są sprawy wojskowe związane, ale równie istotnym z punktu widzenia zdolności do obrony są kwestie, które my określamy mianem obrony cywilnej, i tam też jest kładziony na to istotny nacisk, co oznacza, że Niemcy są już bardziej zaawansowani niż Rzeczpospolita na przykład, bo my mamy, tak przynajmniej uważamy, dalej posunięte prace związane z modernizacją sprzętową i budową zdolności wojskowych, no ale jeżeli chodzi o obronę cywilną, no to tutaj delikatnie rzecz mówiąc jesteśmy w niedoczasie. No i trzeci element, równie tam istotny, jest taki, że tam jest cały szereg działań opisanych, których celem jest utrzymanie zdolności państwa do funkcjonowania w czasie wojny. W różnych bardzo obszarach. Na przykład tam są zapisy mówiące o tym, że w sytuacji wojennej wszystkie media niemieckie, zarówno drukowane, jak i elektroniczne, mają obowiązek drukować komunikaty i zarządzenia władz. Więc ta kwestia komunikacji tam jest bardzo silnie też podniesiona. Minister Pistorius mówił w zeszłym tygodniu w Bundestagu, że Niemcy będą potrzebowały 90 tysięcy więcej żołnierzy niż obecnie. Dzisiaj mają 180 tysięcy, plan mówi o rozbudowie Bundeswehry do 201 tysięcy w roku 31. To jest trudne ze względu na kryzys rekrutacyjny, ale Pistorius mówi, że to potrzeba będzie 90 tysięcy więcej, co zostało odczytane jako niemal pewną zapowiedź przywrócenia w Niemczech powszechnej służby wojskowej. I Niemcy się do tego też przygotowują. Ta dyskusja jest już bardzo zaawansowana. Właściwie może poza częścią SPD i samym kanclerzem Scholzem trudno znaleźć głosy, które w sposób jednoznaczny odrzucają koncepcję jakiejś formuły powszechnej służby wojskowej. A to oznacza, że w Niemczech ta powszechna służba moim zdaniem zostanie przyjęta. Najprawdopodobniej po wyborach parlamentarnych w przyszłym roku. Co też by oznaczało, że Niemcy choćby i w tym obszarze będą chyba bardziej wówczas zaawansowani niż Rzeczpospolita. W związku z tym państwa Europy Zachodniej przygotowują się tutaj, powiedziałbym, na dwa elementy. Znaczy, po pierwsze na to, jak będą sobie radziły z tym nieustającym zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej. No i oczywiście drugi element jest nie mniej ważny, czyli one się też przygotowują na ewentualność pewnej rewizji polityki amerykańskiej co do obecności wojskowej na kontynencie europejskim. Ten proces rewizji polityki amerykańskiej moim zdaniem jest też nieuchronny.
Tylko jest oczywiście kwestia pewnej dynamiki, czy to będzie się działo szybko, czy to będzie w sposób zaplanowany przebiegało. Francuzi i Niemcy przygotowują się do obydwu tych procesów. I też jest wydaje się coś na kształt wyścigu między nimi. I w moim odczuciu to też jest dobre z punktu widzenia interesów Rzeczpospolitej, bo proszę zwrócić uwagę, że Scholz, który no nie, słusznie nie uchodzi za jakiegoś jastrzębia, jednak zgodził się na używanie niemieckiej broni na terenie Federacji Rosyjskiej. Tak, pod pewnymi ograniczeniami, ale to wszyscy się zgadzają pod pewnymi ograniczeniami, również i Francuzi też wprowadzili te ograniczenia i nie zrewidują tego podejścia. Gdy jesteśmy przy Ameryce, i to jest ostatnie pytanie, które chciałem panu zadać, jesteśmy świeżo po tych uroczystościach w Normandii, na których był prezydent Biden. Prasa amerykańska, między innymi Wall Street Journal, pisze o złej formie, w której był, no ale nie trzeba, wystarczyło spojrzeć na głośny filmik, który robi furorę w internecie, na którym Biden ewidentnie nie wie, co się dzieje wokół niego, nie wie, gdzie jest, odwraca się w pewnym momencie. Macron próbuje robić dobrą minę do złej gry, też się odwraca, ale widać, że jest bardzo mocno skonfundowany i zagubiony prezydent Stanów Zjednoczonych. Czy takie obrazki, kiedy dochodzą do amerykańskich wyborców, właściwie przesądzają jego porażkę polityczną? I czy to oznacza, że Trump wygra wybory? Trudno mi to jednoznacznie ocenić, czy to przesądza ewentualne zwycięstwo Trumpa. Wydaje się, że te szanse Trumpa rosną, szczególnie w tych tak zwanych swinging states, które są decydujące w gruncie rzeczy o wyniku wyborów prezydenckich. Tam Trump ma dość wyraźną przewagę, natomiast jeszcze jest sporo przed nami. Jeszcze kilka miesięcy do dnia głosowania i tu się rzeczywiście dużo może wydarzyć. To oczywiście, co jest niepokojące, bo to nie jest tylko kwestia tego filmu, ani artykułu w Wall Street Journal. No, mamy też wywiad Bidena w Time'ie, no, który jest wywiadem dramatycznym z tego punktu widzenia. On tam myli osoby, myli kraje, myli wydarzenia. Redakcja dość intensywnie próbuje jakoś panować nad tym tokiem jego rozumowania w sposób oczywisty chaotycznym. No to nie wygląda dobrze. Dlaczego demokraci wystawili go do wyborów? No nieraz są takie sytuacje, że trudno znaleźć kandydata, który by pogodził wszystkie opcje w ramach danego dużego stronnictwa, był akceptowalny i był jeszcze na tyle popularny, że urzędujący prezydent mógłby oddać mu tę pałeczkę. To jest trudne. No jest, pojawia się jeszcze oczywiście kwestia samego Bidena, czy on wyrażał gotowość na tego rodzaju krok. Tak jak powiedziałem, mamy do wyborów kilka miesięcy, mogą się zdarzyć różne rzeczy. Są takie w Stanach Zjednoczonych teorie, że Biden nie stanie ostatecznie do wyborów i na przykład w jego miejsce wejdzie Michelle Obama. O niej się mówi jako o takim potencjalnym czarnym koniu. No ale tego nie wiemy, no to możemy tylko spekulować, to nie jest nic dobrego. Z pewnością z punktu widzenia naszych interesów, bo ja patrzę na wszystkie wydarzenia raczej przez pryzmat interesów polskich, tak jak ja staram się je interpretować i oceniać sytuację, no to nie jest dobrze, kiedy lider supermocarstwa i naszego największego sojusznika, no w sposób taki bym powiedział niebudzący wątpliwości, ujawnia pewne deficyty. Pamiętamy czasy po rozpadzie Związku Sowieckiego, kiedy prezydentem Rosji był Jelcyn. Jelcyn rzadko kiedy trzeźwiał. Wszyscy to widzieli przecież. I to nie budowało oczywiście pozycji i szacunku i pozycji politycznej Federacji Rosyjskiej. Oczywiście zasoby to jest też ważna kwestia. No ale dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jakby dojrzewa to, co Amerykanie mówią, oś państw rewizjonistycznych.
sposób celowy dążących do naruszenia pewnego dotychczasowego porządku globalnego i lider państwa, które no, ten porządek zbudowało, no, on również w takim wymiarze osobistym będzie poddawany znacznie większej presji niż w tych spokojnych czasach. Musi stanąć na wysokości zadania i to co się dzieje jest no, niepokojącym zjawiskiem. To, panie Marku, puenta taka tylko krótka, gdyby to od pana zależało. Z perspektywy interesu Rzeczypospolitej, o której pan mówił, który jest dla nas oczywiście najważniejszy, Trump czy Biden? To ja trochę się uchylę od tego pytania. Czyli ja nie żywię takich obaw wobec prezydentury Trumpa, jak to artykułują media, szczególnie liberalne czy proeuropejskie, tak bym je określił. Trump będzie pewnie trudnym prezydentem w pewnych kwestiach. On będzie trudnym dlatego i to wydaje mi się powinna być główne jądro naszego myślenia. Znaczy ja chciałbym apelować też przy tej okazji do wszystkich Polaków, którym są nie obce i leżące na sercu sprawy Rzeczpospolitej, żeby przeczytali artykuł 3 Traktatu Waszyngtońskiego, bo my zbyt często czytamy artykuł 5 i utwierdzamy się w takim przekonaniu, że sojusznicy nas obronią, a artykuł 3 w gruncie rzeczy precyzyjnie i jasno opisuje warunki, co my musimy zrobić, ażeby być na tyle silni, aby sojusznikom znacznie łatwiej przyszło podjąć decyzję o naszej obronie. I jak będziemy się koncentrowali na artykule 3, mówiąc umownie, czyli na tym, jak możemy i co powinniśmy zrobić, aby nasze państwo było bardziej odporne, a na przykład to, co Niemcy robią, jest jakąś wskazówką, to nie będziemy aż tak wrażliwi na to, czy za oceanem będzie rządził Trump, Biden czy ktokolwiek inny. I to jest piękna puenta, drodzy państwo. Umiesz liczyć, licz na siebie. Moim i państwa gościem był pan Marek Budzisz, Strategy and Future. Polecam państwu bardzo książki pana Marka Budzisza, Pauza strategiczna, Samotność strategiczna Polski, Wszystko jest wojną. A my, panie Marku, byliśmy w Opolu i było bardzo, bardzo przyjemnie. O, ja już jestem w tym roku drugi raz i muszę powiedzieć, że Opole to jest jedno z moich ulubionych miejsc w Polsce. Ja tu zawsze z przyjemnością przyjeżdżam. No, moja żona ze mną też przyjeżdża, bo to jest nasze wspólne ulubione miejsce. Piękna architektura, fantastycznie uśmiechnięci ludzie, wspaniała pogoda dzisiaj. Bardzo dziękujemy Festiwalowi Książki w Opolu za zaproszenie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj z nami byli i oczywiście wszystkich, którzy oglądają nas na YouTubie. Jeszcze raz bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo. Za wspólny dzień w Opolu. Dziękujemy bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękujemy, że subskrybujecie nasz kanał i lajkujecie nasze filmy. To jest tylko jedno kliknięcie, naprawdę olbrzymia pomoc dla Historii Realnej w przebijaniu się z naszymi wywiadami na YouTubie. Zachęcam wszystkich do dołączenia do grona patronów na Patronite i na YouTubie. Wsparcie widzów pozwala nam zachować stabilizację finansową i skupić się na tej pracy, którą dla Was wykonujemy 4 razy w tygodniu. Historiarealna.pl to jest nasza księgarnia internetowa, gdzie kupicie książki gości Historii Realnej, moje również, ale m.in. pana Marka Budzisza. Partnerem strategicznym kanału Historia Realna jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna i zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Kciuk dla militaria.pl. Sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo sobie i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I oczywiście Legimi, biblioteka cyfrowa, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll. Wygraj życie. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Opole!